Warszawa, Agent Lipca 2023 roku. Zarząd i myśliwi Okręgu Zamojskiego PZPR. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na lubelskie spotkanie ze stuletnią tradycją i kulturą łowiecką. Organizowane wydarzenie jest okazją do podzielenia się pasją, dorobkiem kulturowym oraz przywiązaniem do tradycji i obyczajów łowieckich. Na przestrzeni minionych dekad polskie łowiectwo w dużym stopniu ewoluowało. Przybyło wspaniałych trofeów oraz znaczących osiągnięć, którymi mogą się poszczycić nasi myśliwi. Osoby aktywnie chroniące przyrodę i dbające o dobrostan zwierzyny. Uważam, że należy pielęgnować tę część polskiego dziedzictwa narodowego i przekazywać ją młodemu pokoleniu, przyczyniając się tym samym do kształtowania pozytywnego wizerunku łowiectwa wśród społeczeństwa. Życzę Państwu dobrze spędzonego czasu, udanego wydarzenia oraz wszelkiej pomyślności. Z myśliwskim pozdrowieniem, Daszburg, Edward Sian. Dziękujemy. Kolejny list, który otrzymaliśmy, jest to list od pani burmistrz miasta Grubieszowa, pani Marty Majewskiej, kierowany do zarządu i myśliwych Okręgu Zamojskiego PZPR. Bardzo dziękuję za zaproszenie na lubelskie spotkania ze stuletnią tradycją i kulturą łowiecką. Jednocześnie proszę o wyrozumiałość dla mojej nieobecności, że ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie ma możliwości osobistego uczestnictwa. Państwa wieloletnie zaangażowanie w rozwój i promocję łowiectwa zasługuje na najwyższe uznanie. Szereg podejmowanych inicjatyw z pewnością przyczynia się do ochrony i zachowania naszych dziedzictw przyrodniczych oraz wpływają na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialnego zarządzania populacją zwierząt. Umiejętności myśliwskie oraz etyka działania stanowią wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń. Dzięki Wam tradycje łowieckie są przekazywane i pielęgnowane, a młodzi adepci łowiectwa mają możliwość uczenia się od najlepszych. Przez lata poświęconego działania dla dobra łowiectwa zbudowaliście mocne więzi z innymi myśliwymi, stając się integralną częścią społeczności łowieckiej. Organizatorom i uczestnikom dzisiejszego wydarzenia życzę dalszych sukcesów z działalności na rzecz pielęgnowania tradycji i kultury łowieckiej oraz integracji społeczności lokalnej. Życzę zdrowia, pomyślności oraz wielu kolejnych lat wspaniałej, satysfakcjonującej przygody myśliwskiej, podpisano burmistrz miasta Grubieszowa Marta Majewska. Kolejny list, który dotarł do nas, przeczyta przedstawiciel pani poseł Moniki Pawłowskiej. Zapraszamy. Wyznaczający stosunek do przyrody i zwierząt. Dziś myśliwstwo to nie tylko piękna pasja, przyjemność obcowania z przyrodą, ale także przygoda, szacunek do natury, lasu i jego mieszkańców. Na ręce organizatorów składam najserdeczniejsze wyrazy uznania za to zaangażowanie włożone w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia. Jestem przekonana, że Biesiada przybliży nie tylko mieszkańcy regionu, ale także zaproszonym gościom. Szanowni Państwo, dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego.
życzę wielu sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. Wszystkim uczestnikom dzisiejszych wspaniałej atmosfery i udanych zabawek. Łączę wraz z życiem. Chociaż autograf. Teraz chciałabym wręczyć ten list. Dziękuję bardzo. Tych baranów pan nie filmuje. List mój ostatni, list kierowany do nas przez wojewodę lubelskiego, pana Lecha Sprawka. Szanowni Państwo, lubelskie spotkania ze stuletnią tradycją i kulturą łowiecką to wyjątkowe wydarzenie, które łączy zarówno myśliwych, sympatyków łowiectwa i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Łowiectwo w gospodarki łowieckiej obejmuje wiele zagadnień, do których zalicza się m.in. strzelectwo, tymologia, sokolnictwo, kolekcjonerstwo i wystawnictwo. Dzisiaj piękne przedsięwzięcie organizowane rotocznie tu w Zamościu jest wspaniałą okazją, by przybliżyć mieszkańcom regionu i gościom z całej Polski te zagadnienia. Dlatego dziękując za zaproszenie na oko wydarzenia, składam wyrazy uznania wszystkim moim organizatorom i uczestnikom tej inicjatywy. Dochód myślowy łowiectwa należy ochronę i gospodarowanie populacjami zwierząt łowych, a także kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków wychowania zwierzyny. W Polsce myśliwi mają udział w wielu ważnych przedsięwzięciach związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, w tym restytucji zagrożonych gatunków zwierząt, takich jak szup, gość, duch, sokół, wędrowy. Mam nadzieję, że polskie spotkania z tradycją i kulturą łowiecką przyczynią się do popularyzacji kultury i sztuki łowieckiej, a także dziedzictwa kulinarnego oraz okazania wpływu do łowiectwa, odbudowy zagrożonych gatunków i zachowania poprawnego funkcjonowania ekosystemu. Wszystkim Państwu życzę miłego spędzenia czasu, poszerzenia wiedzy. Znaczy, po ile? 3 złote. Daj Pani 3 kawałki. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Bardzo teraz o zabranie głosu. Proszę Pana Czarnego. Ja w międzyczasie bardzo bym zareklamował jeszcze wszystkie nasze namioty wystawiennicze. Zapraszam serdecznie turystów, mieszkańców Zamościa do zapoznania się z ofertami. Po drugie tydzień przed Podwieńskim. Posłuchanie tego, co mają nasi koledzy do przekazania. Są sokolnicy, są koledzy z trofeami, wybiorów myśliwskich, także dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam wszystkich serdecznie. Ja nie wiem, jakie macie stosunki z Mark, to ja mam dobre. No. Do kobiety to nie bardzo. Ja wiesz, że nie stosunkuję się z kobietami. To nie zdrowe. To nie zdrowe. Dziękuję za zaproszenie na to ważne zdarzenie. Proszę, że cała rodzina się w to angażuje. I co Pani rzeczy przygotowały? Dzisiaj prezentujemy dwa bigosy. Jeden z dziczyzną i nasz wegański bigos myśliwego, który nie upolował niczego. Poza tym, to jest ten bigos? To jest dziczyzną, a to jest wegański. Tak, poza tym ten jest wegański, zgadza się. Bigos dla króla Podlaży, tak? Żeby jak nic nie uszczeli, to musi jeść wegański. Ale jest z grzybami. Rozumiem, czyli ma ten... Nic nie upolono, ale grzyby przeniósł do domu, więc... Rozumiem. A pani w jaki sposób się związana? Jesteśmy siostrami. Tak, jesteśmy siostrami. Rozumiem. Tak. Ona na 11 miała na ten. Zabę, nie? I nie ma jakiejś znowu, bo nie wiem, nie mogę sobie tego znaleźć. No to ją wziął ten, ojciec mówi, skarż z walką, bo inne, to jest prawda, że tak.
Ja sprawdzę, że mają inne wody, ale to jest ten rozwiązanie właśnie... Mają jakieś zaśmienia, Gdzie będziemy się oglądać? No może odsłonimy, jak już pan kameruje. Bo jeszcze silne słoneczko, żeby... Tak, bo jak wszystkamy, to może dlatego miejsce. No, no trzeba też ze dwie godziny pomoczyć w zimnej wodzie. Tak, górki. Przed kiszeniem. Tak, dwie godziny. Tak, żeby one... No i tu jednego jeszcze tego tam kieliszeczek, tego ludzki. No. Kieliszeczek, no to proszę sobie to trzymać, żeby kieliszeczek mogła. Patrzyłeś na pocztę, tak? Proszę. Dzięki. No. Zrób kochanie. No. Jeszcze jeden taki sam, wie pani. Raz wielkie, wielkie brawa i szacunek. Dziękujemy ślicznie. Chwila dla reporterów i zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Drodzy Państwo, uchwałą Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Zamościu, Zamojskim Medalem Stulecia Polskiego Związku Łowieckiego uhonorowano niżej wymienione osoby, które przyczyniły się do budowania i rozwoju łowiectwa zamojszczyzny. Wzmocniania suwerenności kulturowej, z tym na scenę poproszę. Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Pan Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Pani Barbara Godziszewska, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość. Pan Piotr Orzechowski, dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. Pan Jarosław Niechowiecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zamość. Pan Stanisław Grześko, starosta zamojski. Pan Witold Marucha, wicestarosta zamojski. Pan Sławomir Zawisza,
poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Pan Ryszard Madziar. Hierarcha Zajączkowskiego, Szkoła Łowieckiego nr 67. Andrzeja Barańskiego, Szkoła Łowieckiego nr 41. Jerzego Ośniowskiego, Szkoła Łowieckiego nr 41. Mariusza Ożgę, Szkoła Łowieckiego nr 61. Piotra Jarczaka, Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110. Władysława Rataja, Wojskowego Koła Łowieckiego nr 110. Mieczysława Bartona, Koła Łowieckiego nr 21 w Zamościu. Andrzeja Paszkowskiego, Koła Łowieckiego nr 21 w Zamościu. Mariusza Łodę, Koła Łowieckiego Rządu w Zamościu. A także przedstawicieli myśliwca chęsowego, partnernika Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu i przedstawiciela kultury łowieckiej biuletynu Polskiego Związku Łowieckiego, klubu kolekcjonera i kultury łowieckiej. A odznaczenia wręczają Ryszard Kotowski, przewodniczący okręgowej kapituły odznaczeń łowieckich i Wojciech Adamczyk, łowczy okręgowy. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia po zakończeniu. Przyjechali A jak chcesz w ogóle zobaczyć, jak wyglądają owe sokławy, to sobie wejdź na YouTube'a i sobie pisz tytuł. Fajna pasja, tylko wymagająca dużo poświęcenia, wiesz? W twoim fachu musisz pierwszy się wykształcić, wyszkolić, bo nie miałabyś czasu na polatanie z tym ptakiem. Byłoby się zdjęcie? Mam im pokazać. Bardzo. Co to pokażę, ale by nie zajarana. Masz nawet kilka. To jest młodziutki ptaszek wychowany, on dopiero ma 2 miesiące, uczymy się latać, polować, próbować, wszystko wie. Ale oczywiście zwierzęta te są po części regulowane również przez myśliwych, albowiem są zagrożeniem dla naszej fauny. Oczywiście pierwszym takim przybyszem był jenot, który do nas dotarł ze wschodu i już się stał zwierzęciem łownym systematycznie pozyskiwanym przez myśliwych.